Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam ptaki, które widziałem na majówce i do tego jeszcze kilka ptaków, które widziałem przed majówką, ale to tak tylko dodatkowo jakieś ciekawsze ptaki, bo i tak dużo będzie na następnych odcinkach na tych dwóch kanałach, bo niedługo pojawią się kolejne filmy na kanale Dawid Ptaki, na którym dawno nie było filmów, jedynie dwa filmy na żywo. I zaczynamy. No to pierwszy ptak to jest ptak, którego nazwy niestety nie znam. Znaczy, pewnie znam jego nazwę, ale nie wiem co to za ptak. One łaziły sobie na ziemi w stadach. W takich stadach, no to jest pewnie jakiś świergotek albo jakaś pliszka. Nie, raczej jakiś świergotek. No i napiszcie mi właśnie w komentarzach co to za ptaszek, bo nie wiem. I kolejny ptak to potrzos. Teraz puszczę wam film. I te potrzosy to zauważyłem w ten sposób, że poszedłem sobie raz na ryby nad takie fajne miejsce, właściwie tam nie jest takie fajne miejsce jednak. No po prostu poszedłem na ryby, na taki dziwny staw, żeby zobaczyć czy są tam ryby. Tu jeszcze wyświetlę wam jego zdjęcie, takie niewyraźne, ale jest. No i tam oczywiście nie było ryb, było tak gdzieś z pół metra głębokości. Ryb tam raczej nie ma, ale po prostu zauważyłem, że potrzosy sobie przelatywały. Więc na następny, nie, chyba jeden lub dwa dni potem poszedłem na pole, na łąkę, czy tam trzy dni potem, nieważne, poszedłem na łąkę tam poszukać ich, tam było trzcinowisko, ale obok było też jezioro i w tym jeziorze łowiłem ryby potem. No i tam właśnie zrobiłem zdjęcia potrzosą. I to jest chyba samica potrzosa, ale pewności nie mam. Tutaj jest skowronek, tu też skowronek. Tutaj kopciuszek. I jeszcze powiem tylko o skowronku, że skowronki śpiewają głównie w locie i one potrafią śpiewać nawet jak uciekają przed drapieżnikiem. Tutaj kopciuszek, to kopciuszki to są takie bardzo pospolite ptaszki, pewnie większość z was ich je zna, to jest akurat samczyk. Samiczki są bardziej szare i bardziej jednolicie ubarwione, tak samo młode. Tutaj jest gąsiorek. To jest samiec, samica jest bardziej taka brązowawa z takimi kreskami i samiec gąsiorka należy do najładniejszych polskich ptaków. I tu jest pokląskwa i zaraz wam puszczę film o pokląskwie, ale najpierw wam jeszcze tylko powiem, że pokląskwę to widziałem drugi raz w życiu. Pierwszy raz widziałem jakiś czas przed tym nad Notecią. Tu jest film o pokląskwie. Taki trochę trzęsący się, ale wyraźny, potem trochę mniej wyostrzę tą pokląskwę. Ja postarałem się jak najbardziej ją tam wyostrzyć, ale to mi aparat trochę tam ją słabo wyostrzał. I pokląskwa ta to jest właśnie spokrewniona z kopciuszkiem pokląskwy. Jeszcze z nim jest spokrewniony na pleszka i kląskawka. Pokląskwa i kląskawka też będą w filmie na moim drugim kanale. Znaczy na moim pierwszym kanale Dawid Ptaki. Okej, okay. Kolejny ptak to jest też ptak, którego nie jestem w stanie rozpoznać. Znaczy, no, mi się wydaje, że to jest samica makolungu albo ewentualnie, że połuch. Ale, no, napiszcie mi w komentarzach, co to jest za ptak, bo wolę mieć pewność. I tutaj samiczka gąguła pływała sobie w tym jeziorze, w którym łowiłem rybki. To nie jest dla mnie nic nadzwyczajnego, bo gongoły to są drugie najczęściej widywane przeze mnie kaczki, a trzecie są nurgęsi, a pierwsze oczywiście krzyżówki. Tutaj jest perkos dwuczuby i perkos dwuczuby nie jest kaczką, niektórzy może tak pomyślą, ale on nie jest kaczką. I on nie ma błony pławnej, to jest ciekawostka, tylko ma takie bardziej jakby spłaszczone palce i dzięki temu pływa i poluje sobie na ryby. Kolejny to jest też pliszkę siwą, sobie widziałem na wyprawie rowerowej, sobie chodziła po jakichś zawalonych trzcinowiskach. I czubatka to jest już jeden z ostatnich ptaków, jakie są, były w majówce, potem jeszcze będzie kilka ptaków poza majówką. No i czubatka to jest taka sikora, ona sobie podlatywała do tych szyszek, co widać u góry i wydobywała z nich nasionka. I pewnie myślicie, że te ptaki nie są jakieś nadzwyczajne. Ale zaraz kolejny ptak to będzie no coś rzadszego już,
A tym rzadszym czymś to będzie krakwa. I tutaj nagrałem dwie krakwy, jest trochę słaba jakość, bo były bardzo daleko. Tam były, to co chwilę tam było widać po prostu kilka krakw tam sobie pływało. A krakwy to są jedne z moich ulubionych kaczek i wyglądają bardzo podobnie do krzyżówki. Najłatwiej je rozróżnić po czarno-białym lusterku na skrzydle. I krakwy to są też jedne z moich ulubionych kaczek. I oprócz tego widziałem jeszcze kurę, wyrubę i łabędzia. No i to dziwne, że napisałem o kurze, chociaż ją widziałem. Ale teraz będzie kilka ptaków widzianych przed majówką, ale nie za dużo, bo dużo też z nich będzie na innych filmach. Pierwsze są gęgawy, to są moje zdjęcia gęgaw. Właściwie wszystkie zdjęcia w tym filmie są moje i filmy też. Tutaj będzie fajny film. Tutaj widać łabędzia i tu są gęgawy. I ten łabędź zacznie gonić jedną gęgawę. Się na nią tak uparł, gonił ją tyle razy. To jest taki fajny film, udało mi się nagrać. Tylko, że mój aparat trochę głośny jest, pewnie tutaj słychać, dlatego na innych filmach, jak jest mój aparat, to zawsze dodaję muzykę i robię tak, żeby nie było słychać aparatu. Bo jeden film już nagrałem cały aparatem i wyszedł tak, niektórzy co go obejrzeli, nazywał się Miała być wyprawa na żaby, wyszła wyprawa na ptaki i to jakie, czy jakoś tak. I ten film nie wyszedł za dobrze. Tutaj może niektórzy słabo widzą, tutaj to jest chyba błotniak stawowy, tutaj okrążam go myszką. Kursorem tu go okrążam. I bażant. To jest kolejny z tych ptaszków. Bażanta widziałem na dnoteci, bo bażantach też będzie w tym filmie z nadnoteci, dlatego dałem mu tylko jedno takie zdjęcie. I więcej będzie w filmie od noteci. No i to jest wszystko. Zasubskrybuj kanał. Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał Dawid Ptaki też. Poleć ten film innym osobom, poleć ten kanał i tamten kanał innym osobom. Jeszcze jako ciekawostkę tylko dodam, że ptaki złożyły kolejne jajko i może tym razem się nie zbije. I do następnego odcinka.